Witam bardzo serdecznie, ja jestem Agron, a to kolejny materiał z serii Zera do Prosa. No i dzisiaj mamy frakcję Skellige'a, czyli nasze beczuszki na początek. Więc przechodzi do naszych beczuszek. Dobra, zacznę wstawać nasz pierwszy beczce. Zarąbiście, mamy legendę, super sprawa. Okej, te resztę kart na razie wszystkie znamy. Wabiorn. No dobra, no niby jest legenda, aczkolwiek nie oszukujmy się, są znacznie lepsze legendy niż Wabiorn. Ale no dobra, na bliskim starciu mamy zero kartę Race ze swojej talii. No i spoko, mamy tam trochę tych kart Race, więc ten Wabior też jakieś value sobie zrobi, nie będzie chociaż pusty. No ale no, nie oszukujmy się, liczymy na coś tutaj znacznie lepszego. Będę sobie tutaj Tresera, już tą kartę wiele razy omawiałem, ale jeszcze jej nie mamy, dlatego mówimy sobie jeszcze raz. Na rozmieszczeniu daj sobie życzyć bestii witalność na kilka tur 3. No i spoko, tylko oczywiście musimy pamiętać o tym, że to musi być koniecznie jakaś bestia, co nie? Bo na przykład takiemu Webiornowi tej witalności nie damy, bo on jest człowiekiem, a właśnie nie z tą bestią. No i na więzi, czyli jeśli będziemy mieć na naszym bordzie dwa egzemplarze takiej karty, więc zagrywamy sobie drugi, no to wtedy tą bestię nie dajemy jej witalności, tylko bezpośrednio zwracamy sobie ją tutaj o 3 punkciki, więc też bardzo fajna sprawa. Aczkolwiek do tej bestii też nie mamy, więc ten Tresser w naszym deku się nie znajdzie. Ewentualnie gdzieś trzeba w niedźwiedzie mógł być grany, ale to mimo wszystko dalej są nie za fajne punkty. Okej, morski wysłannik, to znamy. Okej, mamy też Epic. O, i ten Rjorgan, o kurcze, no tutaj gramy głównie deszczykiem, więc ten Rjorgan naprawdę będzie masakrycznie dobry. No może nie masakrycznie dobry, bo też nie mamy chociażby Meluzyny ani Fukuzji. Ale na swoje value Rjorgan raczej powinien sobie tutaj zrobić. Teraz tak, upadła Flamienika, człowiek, kurczysta, druid. Na rozmieszczeniu wzmocni tę jednostkę o jeden za każdą bestię na cmentarzu. No i tu na przykład fajnie by to sobie działało w połączeniu powiedzmy ze scenariuszem i z oczyszczaniem, no nie? Bo wtedy moglibyśmy oczyścić sobie te tokeny, czyli te kruki, które oczywiście są bestiami. No i wtedy ta upadła Flamienika zrobiłaby jakieś tam value, ale to też nie są jakieś za duże punkty i też to wymaga dużej synergii, poświęcenia, gdzie musielibyśmy grać karty alchemii w dużej mierze. Scenariusz Fair 2 na jakimś blidzie raczej. No i tutaj, no właśnie, tak jak mówię, no ten gremista ewentualnie jakieś inne oczyszczenia, no i tutaj karty alchemii, więc to troszkę dużo wymaga poświęcenia i też trochę stworzenia kart, więc weźmiemy sobie Rjorgana. I skoro mamy tego Rjorgana, to tutaj też widzę, że mamy trochę skrawków, więc ewentualnie może stworzymy sobie dziś jakąś Meluzynę albo Fokuzję. Ale zobaczymy, może coś poleci nam z waszej beczki jeszcze? No nie tym razem, A weźmy sobie Rembacza, bo tu mamy kartę Premkę, więc czemu by nie? Okej, ostatnia beczka. No dobra, i tak jest dobrze. Mamy legendę, mamy epic na 4 beczki. Jest spoko. I tutaj weźmy sobie Premkę. Wszystko inne znaliśmy, więc spoko. Dobra, więc widzimy się za chwilkę. Okej, deczek mam przerobiony. I tutaj długo myślę o tym, czy zrobić Meluzynę, czy zrobić Fukuzję. Zdecydowałem, że zrobimy sobie Fukuzję, bo też daje nam troszkę większą możliwość. Gdybyśmy nie dobrali sobie błogosławieństwa, to zawsze możemy tego naszego tutaj oczywiście Rjorgana, który zaczyna jako na naszym cmentarzu od razu, jakby ta karta była odrzucona momentalnie, więc po prostu w naszym deku będziemy mieć do dobrania nie 15 kart, a 14. No i tu jest troszkę problem z Rjorganem, oczywiście, bo on ląduje teraz na naszym cmentarzu, więc na przykład będziecie grać sobie na jakieś potworki, no to przeciwnik może jakiegoś Ozrela chamskiego sobie rzucić faktycznie i nam tą kartę jakby zjeść z tego cmentarza. Też Sabaten będzie mógł ją przyzwać, bo tutaj Rjorgan jest no najsilniejszą naszą jednostką, jakby nie było, więc na pewno ją wtedy by sobie z Sabatu wezwał. No i wtedy ten deszcz coś tam by się odpalił, a raczej by się może i nie odpalił, bo raczej już Sabat rzuca się w pierwszej turze. Więc no wtedy nie mielibyśmy tego deszczu jak sobie odpalić. Dlatego Fukuzja to też właśnie po to wskrzeszenie ewentualne. I też Fukuzja tworzy nam ten deszczyk, bo powiedzmy zagramy sobie tego Rjorgana z błogosławieństwa i fenomenalna sprawa, potem gramy sobie Fukuzję tutaj morskiego wysłannika, więc wtedy tworzymy sobie w rzędzie przeciwnika deszcz na 4 tury. To nie jest mało, bo potem właśnie rzucając błogosławieństwo w naszego tutaj Rjorgana, jeszcze wykorzystując sobie tutaj potencjalnie dwa razy tick lidera, ewentualnie jeszcze rozkaz z Meluzyny albo z małych Hawry. Wtedy naprawdę te punkty będą bardzo fajnie po naszej stronie jakby zachowane. Troszkę to może boleć, jeśli chodzi o morskich wysłanników,
może boleć brak naszego przymierza stali, czyli obrońcy, który by tutaj fajnie utrzymywał je dłużej przy życiu. Ale okej, okay, może to fajnie będzie tutaj sobie akurat działać. Wabior, którego dzisiaj też trafiliśmy, też w tym deku się znalazł. Trochę tych card race mamy, bo mamy dwa razy szumiące uderzenie i mamy raz zamaszysty cios, więc spoko. Śpiewaczka Hawr, której też jeszcze nie było, ale też fajnie ona może działać sobie właśnie z małą Hawrą, bo na ma na rozmieszczenie ulecz sojuszniczą jednostkę o 2 i za pierwszym razem, gdy leczysz sojuszniczą jednostkę, podczas swojej tury stwórz opętaną syrenę w tym rzędzie. Więc no wtedy zrobiłaby te 4 punkty, więc spoko, spoko. Za 8 punktów mogę tak to sobie wejść na 5 punktów prowizji, myślę, że to nie jest jakieś wybitnie złe. Lugos jako removal i to też w tym deku wyrzuciliśmy sobie naszego Dagura, bo Dagur raczej nie odda, bo bez obrońcy tą kartę łatwo jest po prostu sobie poprzenosić. A morski wysłannik dwukrotny też fajne punkty sobie oczywiście zrobi i też tutaj łatwiej jest go po prostu ewentualnie wstrzelić sobie z Fokuzji czy z ofiary dla Frey, a tutaj Dagur byłby bardzo problematyczny, a Karlover sobie zostaw jako karta neutralna. Tutaj nie gramy lojalności, więc zatem na jakoś bardzo nie zależy, a Vers też może zrobić sobie całkiem fajny removal w pierwszej rundzie powiedzmy, bo potem w R2 ewentualnie jakieś blidowaniu, rzucając go wcześniej z ręki, bo w R3 tutaj mierzymy bardziej, wydaje mi się, na krótką rundę, więc tam Vers jest totalnie bezużyteczną kartą. Dzik Morski czy Heimdall też w pierwszej rundzie, w pierwszej rundzie na spokojnie możemy sobie którąś z tych kart poświęcić, żeby zrobić fajne tempo, spoko, nie ma problemu. Teraz tak, ofiarki dla Frey właśnie, żeby to wstrzelić sobie morskich wysłanników, będzie spoko. Dienge, tutaj na rządze krwi blokujemy wrogą jednostkę, też spoko. Jakiś silnik oczywiście przeciwnikowi możemy sobie wykluczyć jakby z gry. Svanrige, rządza krwi 3, wzmocni tę kartę o 5, więc może wejść za 11 punktów na 7 punktów prowizji. Ale co oczywiście widzieliście w poprzednim chociażby odcinku, nie zawsze ten Svanrige odda. Nie zawsze odda. Ale może tym razem to się zmieni, no nie? Drakar bojowy, fajny bardzo to jest silnik, więc ten deku sobie został. I obrońca Hemway, którego może postawić sobie właśnie obok naszego Drakaru, gdzie ten Drakar będzie dostawał jakieś obrażenia, a wtedy też obrońca będzie się wzmacniał, no nie? Za każdym razem, gdy któraś z sąsiadujących z nią jednostek otrzymuje obrażenia, więc też spoko, te punkty jakby oczywiście będą zachowane. I no i spoko, myślę, że to tyle jeśli chodzi o mówienie, więc widzimy się w pierwszym meczyku w takim razie. Okej, mamy potworki pod wątki. Czyli jakieś wampiry. I pytanie, czy to jest metowa talia? Raczej jest. No, chociaż ten rewek przeciwnik mógł sobie zrobić. Więc to jeszcze jakby o niczym tutaj nie świadczy. To jest całkiem przyjemne. Obrońca raczej nie odda. Lugos. Wydaje mi się, że z Lugosem też może być problem. Ale schowajmy na razie za jeden zamaszysty cios, powiedzmy. Czy to muszę mieć uderzenie? Nie, no dobra, zamaszysty cios schowaliśmy, dobra. No i co? No my zaczniemy sobie pewnie z małej Hawry. Okej, on gra tego Nekurata. Oczywiście od razu został on przez niego wzmocniony, jakby inaczej. Tutaj będzie ciężko nam tą kartę jakkolwiek zranić w tym momencie. Ewentualnie Wabiorny i potem dobić to Lugosem. Może to nie byłoby jakieś najgorsze. Chyba one tak zagramy, wtedy to też tego Nekurata jednego byśmy się pozbyli. Spróbujmy tak zagrać, zobaczymy jak on sobie teraz tutaj z tym poradzi, no nie? To jest naprawdę duży silnik, jeśli chodzi tu o frakcję przeciwnika i o tego lidera. Więc z tego Nekurata Imo naprawdę będzie dobrze tutaj zniszczyć. No właśnie, zgram teraz ten Fleder, który będzie tutaj robił rzeźnię punktową. Totalnie będzie robił rzeźnię punktową. Ale poczekajcie, czy Fledera nie lepiej zniszczyć? Czy nie lepiej zniszczyć Fledera? Jeden tig lidera poświęcamy i Fleder ginie, no nie? Chyba tak zrobimy. No. Na razie zagramy sobie prosto to tak.
Fledera wyautujemy, faktycznie. Troszkę potem będzie słabszy deszczyk. No chyba, że dobierzemy fajnie sobie karty i fokusem skreślimy coś gorszego. Drugi Fleder, spoko. Bo teraz mamy tak, nie ma operatora i nie ma tej księgi. Wiecie, którą księgę mi chyba chodzi. Tą z... tą, którą po prostu jak zagra... O, Necromicon, czy jakoś tak. Gdzie oczywiście zagrywa tą kartę sobie wcześniej, to jest artefakt. I potem zagrałby Fledera, to drugi przeciąłby mu z jego cmentarza. Dobra. Powiedzmy, że śpiewaczkę... Na razie. Albo małą hawrę. Dobra, może być małą hawrę na razie. Na razie może być mała hawrę. I tutaj pierwszą rundę raczej bez wysłanniczki polecimy. Bo tutaj nie wiem, czy nie rzucimy ewentualnie jeszcze faktycznie tej śpiewaczki i tego nie będziemy tutaj chcieli sobie pasować. Dobra, zagrajmy sobie troszkę jednak inaczej. Zagrajmy sobie to tak, żeby tutaj jeszcze ten deszczyk sobie u niego stworzyć. Teraz tą kartę sobie uleczymy. Niech będzie. Mamy 3-6, więc tutaj już na tych 7 kartach nie spasujemy oczywiście. Troszkę ryzykujemy. Troszkę ryzykujemy. Pytanie, czy to ryzyko jest opłacalne. No bo tutaj 2 punkty poświęcać Lugosa, no, żeby zniszczyć tego Nekurata, trochę mi się to jakoś nie uśmiecha, szczerze mówiąc. Aczkolwiek no, ten Fleder będzie nas cisnął niemiłosiernie. Dobra, myślę, że tą rundę po prostu sobie spasujemy. Jednak, mimo wszystko. No dobra. On stracił 2 razy Fledera. Może grać Sabat jeszcze. Może grać Sabat, gdy przyzwałby sobie Nekurata i 2 razy Fledera. Tak? Dobrze mówię? Tak, Nekurata, 2 razy Fledera albo ewentualnie Garkaina. No zobaczymy, czy tam faktycznie będzie grał taką kartę przeciwnik jak Sabat. Nie jest to oczywiście wykluczone. Svanrige tutaj na pewno nie odda, wydaje mi się. To też raczej słabe. No i dobra, zaczniemy sobie z Drakaru. A jak przeciwnik spasuje, to mimo wszystko chyba tak dalej wyrzucimy sobie ten Drakar. Okej, okay, Igernik. Więc potem będzie grał Ozreala. Igerna możemy sobie zniszczyć na spokojnie z tego Karlowersa. 3, 6... 9 kart. Więc na razie jeszcze niekoniecznie musimy tak grać. Możemy zagrać sobie nasz Drakar. Mhm. I teraz możemy naszego Karlowersa rzucić. Spoko. To nie jest jakieś dla nas duże poświęcenie. Więc możemy tak zagrać. No bo tutaj nic innego przybicia nam nie daje. No Heimdall. Heimdall też tego nie robi, więc to tylko Karlovers tutaj nas ratuje. W tym momencie. Bez 2 zdań. No i dobre, pytanie co tam dalej będzie grał przeciwnik. Okej. Okay. Svanrige. Raczej 2 wyautowania. Nowa Bjorn już graliśmy. No Fukuzji nie dostaliśmy. No bez Fukuzji... Ciężko to widzę, bez Fukuzji. Dobrze, mamy Fukuzję. Jest okej. Teraz możemy rozstawić się z ofiarą dla Frey faktycznie. Tutaj w mało haw. Ojej, cudownie.
I teraz moglibyśmy sobie tutaj nawet odpalić ten deszczyk z małej hafry. I potem morskiego słonika sobie tutaj zagrać na spokojnie już. Aczkolwiek poczekamy tutaj troszkę z tym, żeby przeciwnik się jeszcze porozstawiał. Akurat to krwawienie na małą hawrę jest bezsensowne, bo oczywiście tak jak ta potem i tak się obije, przez te punkty na krwawieniu i tak by mu tutaj przepadły, więc spoko. W takim razie tutaj gramy sobie jeszcze tak. Bezpiecznie dopłynęli. Nagflar szuka Ozrela może. Tutaj Ozrelem może poszywać nasze plany, jeśli pomyśli i jednak pochłonie naszą jednostkę, a nie swoją. Bestia, co ty gadasz, byku? Bestia. Bestia pójdzie do 6, więc ona dalej na razie się nie wzmocni. Bo to jest od bliskiego zasięgu do dalekiego zasięgu, więc na początku wzmocni się Bestia, dopiero potem Garkain. Więc nie najgorzej to wygląda dla nas. Pytanie teraz, co my tutaj dalej chcemy rzucić? Powiedzmy, że raz morski wysłannik może sobie polecieć, ale na razie jeszcze bez deszczu. Na razie jeszcze bez deszczu, po prostu rozstawiamy sobie nasze jednostki, ale deszczu na razie nie zagrywamy. No tak jak mówię, bestia na razie nie zrobi więcej punktów. Oczywiście w kolejnej turze już wzmocni się do 8. Ale no tutaj fajnie byłoby to zablokować, ale teraz nie mamy czego obić i nie mamy czym obić tych kart. Alpik zagrany. Okej. Okay. Zagrany Alpik. Więc teraz faktycznie tutaj deszczyk sobie użyjemy. Bo tą kartę wtedy sobie oczywiście już obijemy i gramy drugi raz wysłanniczkę. I teraz robimy fajne punkty oczywiście już. I teraz koniecznie, po prostu koniecznie blokujemy bestię. Bo ta bestia nie może dłużej się wzmacniać. Ona teraz wzmacnia się z powrotem do 7. Ale też nasze tutaj wysłanniczki będą wzmacniać się cały czas. W ogóle nie wiem dlaczego to krwawienie poleciało na te wysłanniczki. Przecież teraz wznosi się to do 7, przez co ta bestia dalej się nie będzie mogła wzmacniać. Dopiero później, w kolejnej rundzie jego. A tak wzmocniłaby się od razu. Więc troszkę dziwne to zagranie. A nie, czekajcie, źle mówię, bo teraz to będzie tak, tak miał 8, więc potem miał 7, to wznosi się do 9. Dobra, to troszkę źle mówię. Okej. Fajne zagranie. Znaczy, kiedy uciekają. My gramy sobie na razie to w ten sposób. Okej, mamy przebicie. Spoko. To krwawienie na razie tutaj kompletnie nic a nic nam nie robi. Królowa nocy. Potem jakaś tam Oriana jeszcze może być. Czemu zagra to krwawienie, a nie oczyszczenie? Czemu tego nie oczyści? Przecież to robiło mu znacznie więcej punktów. Jeszcze krwawienie na małą haw. Beznadziejnie. Ale dobra, ja tam nie narzekam. Ja tam oczywiście nie narzekam. No Lugos bardzo słaby. Liczby rannych wrogów. No ale tutaj rannych wrogów jest bardzo, bardzo mało. Bo zagramy dzika morskiego, to zniszczy to i na jeden, że tak powiem, piernik wyjdzie. Ale powiedzmy na razie Heimdall. Na jedno wyszło mimo wszystko. Szkoda, że nie uderzył coś innego. No lipa, po prostu lipa. Po prostu lipa. Jest tak, tam jest 19, jest Detlaf. Okej, to jakiś krwawionko odbędzie. Dobra, myślę, że to jest dobry moment na odpalenie naszego combo. Albo jeszcze dzik morski, ale dzik morski potem też może zrobić fajne punkty. Dobra, grajmy nasze combo faktycznie, więc na razie gramy sobie tutaj
naszą fokusję na daleki zasięg oczywiście. I gramy sobie tutaj powiedzmy w śpiewaczkę, albo może nawet Wabiorna. Chociaż Wabiorn za 8 wejdzie. Więc powiedzmy Drakar, Drakar bojowy. Zdecydowanie Drakar. Szkoda, że tam w ogóle nie dostał obrażeń ten... Aj! Szkoda, bardzo wielka szkoda teraz tutaj, że tak to zagrał. Wielka, wielka szkoda. No dobra, no nie pozostaje nam nic innego w tym momencie, jak zagrać sobie jeszcze lidera. I naszego Jorgana. Okej, okay. Teraz niszczymy tego Deadlaffa. Koniecznie niszczymy Deadlaffa. Przebicie mamy dwukrotnie. Ukryty też fajny, fajny oczywiście punkty zrobi ten ukryty. Teraz pytanie, czy tutaj Deadlaff, czy jednak ukryty? Wydaje mi się, że jednak ukryty. Mimo wszystko zniszczymy ukrytego. Tu mamy 3, więc zadamy mu 6 obrażeń. Elegancko. Kryty bye bye. No i zostaje nam dzik morski. Przeciwnik tutaj oczywiście zrobił jakieś punkty. Zbliżył się do nas znacznie bardziej. Tutaj jeszcze my tracimy tych punktów 2, 4. 4 punkty jeszcze stracimy. Potencjalnie. Dopiero teraz katakan, też ciekawe. No i dobra, czy to mamy? Czy to mamy? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że Regis chyba też nie jest w stanie tego wykerować. Orianna, no tutaj Orianna w tym momencie grać to też jest raczej useless. No pytanie, czy Regis to jest w stanie zrobić? 15, 48, za mało, za mało. Dobrze. Potworki porobione, krwawienie porobione. Elegancko. Rurgan oddaje, Rurgan oddaje. Więc widzimy się w drugiej gierce w takim razie. Okej, okay, tym razem zagramy sobie... O dziwo, na wojnę krwi. No dobra, raz się udało, może uda się też i drugi. Aczkolwiek tutaj widzę przeklęty zwój. Więc tutaj może być jakiś operator, ale tak, rewer zwyczajny, ramki nie ma. Lider zwyczajny. Może nie będzie aż tak źle. Zobaczymy. Dobra, mamy tyle tych rejs na naszej ręce, że tego tutaj na pewno nie chcemy. Aż tylu. Czy potem żądza krwi wejdzie? Może wejść. Dobra, mamy fokusję dwa razy draka, więc od drakarów sobie zaczniemy. Nawet być może od tych dwóch drakarów byśmy zaczęli. Zobaczymy. Jest Nekurat. Nekurat od razu ratujemy oszamiającym uderzeniem, bez dwóch zdań. Od razu go sobie zniszczymy. No później ten Fledder, którego on sobie zagra, też jakieś punkty zrobi. Tutaj dziwi mnie właśnie to, nie? Nie ma ramki, rewer zwyczajny, lider zwyczajny, ale już tutaj miał ten zwój. Więc mógł to sobie oczywiście trafić w jakiejś beczce neutralnej. Ale skoro on to zagrał, to tutaj spodziewam się właśnie operatora z Fledderem i potem właśnie z tym Necromiconem, czy jak to tam dokładnie się nazywa. Aczkolwiek na razie niszczymy tego Nekurata. Zdecydowanie. No i tutaj postaramy się wygrać pierwszą rundę, ale to będzie bardzo ciężko, to z silnikami. Właśnie, tutaj z silnikami jego może być bardzo, bardzo przykro to wygrać. W każdym razie na razie Drakar. I chyba rzucimy tylko ten Drakar i obrońcę i to będzie wszystko. No bo tutaj upalimy sobie... Okej. Fajnie. Zanim to odpalimy sobie w ogóle właśnie mą Havr czy Wyznawcę,
Megaskop grany w Garkaina. Bardzo, bardzo ciekawe. Tędy nie przejdziecie. Obrońca też jakoś bardzo potrzebny nam nie będzie. Powiedziałbym, że w ogóle nie będzie potrzebny. Akurat to pod ten archetyp na krwawienie to obrońca nie odda. Oczywiście ten obrońca nie odda, bo przymierze stali byłoby fenomenalne tutaj. Ciri, co ty gadasz? No dobra, ale tej karty do ręki już nie dostaniesz, mi drugi przeciwniku, bo tutaj ja nie chcę tego dalej grać. Dalej w to nie chcę brnąć w tą rundę. Czyli jednak to była Ciri zagrana z tego zwoju. 100%. 100% zagrana to była Ciri ze zwoju. O ile jej nie miał na ręce. Teraz tak, mam jeszcze jedną Razę tam, ale tutaj tą też sobie schowajmy. Małe Hafry mamy dwie, błogosławieństwo jest, to jest. No, mamy tutaj czym grać. Nie wiem co z tą ofiarą dla Frey, szczerze mówiąc. Może schowajmy ofiarę dla Frey. No dobra, śpiewaczka odda. Śpiewaczka też jakieś punkty zrobi, bo tu mam dwa razy mam Hafr. Przez co możemy sobie też by jedną uleczyć. Ale okej, on to pasuje, w takim razie my tą śpiewaczkę sobie jednak wyrzucimy. Czego sobie życzysz, morska pani? Na spokojnie i teraz mamy 3, 6, 9 kart. Pytanie, co my chcemy potem strzecić sobie z Fokusji? Obrońcę, Drakar. Możemy też jedną małą Hafr tutaj wyrzucić. Potem mamy bezpieczniejszego morskiego wysłannika. Ale dobra, jedną wyrzućmy. I teraz pas. Teraz pas. Bo te resztę kart sobie zostawimy. Z Drakarą możemy sobie zacząć. To też fajny silnik nawet będzie. Okej. Co tam możemy ciekawego dostać jeszcze? Drugiego morskiego wysłanniczkę. Dobra, to by było bardzo fajne. Gdybyśmy ją sobie dostali. Wabior. No Wabior jest też spoko pod tutaj ten removal. To nam daje to. Dobra, jedna bez Drakaru w takim razie. I bez tego Lugos. No szkoda. Szkoda, że nie dostaliśmy drugiej morskiej wysłanniczki. To troszkę boli. No ale może nie jakoś bardzo. Dobra, grajmy to. Piękną parę nóżek, proszę. Rozstawiamy się powoli z naszymi kombosami. On teraz nie grał tej drugiej rundy, więc skoro nas nie blidował, to będzie miał pewnie Orianę na ręce. Tutaj Regis, on dał tylko krwawienie raz. Więc dwa razy, więc ten Regis będzie miał maksymalnie, wydaje mi się, 4 punkty na sobie w tym momencie. Maksymalnie 4 punkty ten Regis, więc zrobi 7 w tym momencie. Fleder. Spoko i bez lidera. Fatalne zagranie. Okej, bez lidera faktycznie. Więc teraz lecimy sobie Wabiorna. Proszę was, jak ryby! I nawet z tym ciosem możemy to sobie zbić, czemu by nie? On teraz też może potencjalnie stawiać sobie właśnie cmentarz pod właśnie ten Necromicon, czy jak to tam się zwie. W każdym razie właśnie pod tą księgę, to ten artefakcik nowy. Może to tak być zagrywane. Ale nie, jest drugi Fleder. Jest drugi Fleder i w tym momencie... Dobra, też go nie wzmocnił, też to jest dziwne. Teraz tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem, więc jak zagramy teraz kartę, to potem tego nie zniszczymy potencjalnie, chyba że z naszym liderem. Dobra, więc na razie zagrajmy... Na razie zagrajmy sobie w ten sposób.
i zobaczmy, co on teraz zrobi. Jest ukryty. Jest ukryty, ukrytego traktujemy tasakiem. Ukrytego traktujemy tasakiem. Mamy 3, 6 kart. Idealnie. Ukryty teraz ginie. Na razie bez deszczu. Na razie bez deszczu. Teraz tak, zagramy sobie tutaj małą hafrę. Siana? Co ty gadasz, byku? Co ty gadasz, że to Siana poleciała? Teraz pytanie, czy... No nie mamy jak tego zniszczyć. Nie mamy jak te Siany zniszczyć. Duży problem. Duży, duży problem. Bardzo duży problem, że nie mamy teraz jak sobie z tą kartą poradzić. Ewentualnie potem skreślimy sobie Wabiorna. Jeśli teraz tego nie użyję, tej Siany. Więc na razie mała haf. Druga. I pytanie, co teraz on zrobi. Czy to użyje? Czy kliknie teraz tą Sianę? Kliknął Sianę. No niestety, no jak poradzić sobie z Sianą nie mieliśmy. Ale po co ta Siana? Od jakiegoś patofledera? Pod detlafa. Aha, stworzy tutaj i tutaj prawie księżyc. No dobra. Tak zagrał, tak stworzył. To teraz tak. Powiedzmy, że zagramy sobie deszczyk już. Powiedzmy deszczyk tu. Powiedzmy deszczyk tu. I moc z tego wysłonika tu. Będzie cena, jakiej zażądało morze. I teraz możemy zniszczyć te tutaj sobie tego deplapa naszym Lugosem. A i teraz już nie możemy, bo potem tutaj to ten deszcz może w niego nie trafić. Ale chyba polecimy teraz naszym combo. 10 punktów uprawienia na naszej karcie, które ma 1 punkt siły. Ciekawe zagranie. Dobra, lecimy z naszym combo. Zdecydowanie teraz lecimy z naszym combo. Więc gramy sobie na razie fokuzję. I fokuzję zagramy sobie tutaj w wyznawce, który stworzy nam jeszcze jeden deszczyk. Więc tak zagramy. Fokusja tu. Gramy sobie w wyznawce meluzyny. I na razie tak to sobie zostawiamy. Na razie tak to zostawiamy. Pytanie, czy teraz zniszczymy tego deadlaffa najpierw i dopiero gramy combo, resztę naszego combo. Chyba tak zrobimy, no. Blokowanie. Szkoda, szkoda tego blokowania. Szkoda, blokowanie na to jest gorsze niż blokowanie na to. Więc na razie gramy Lugosa. Zniszczymy mu tutaj to. No i teraz gramy sobie tutaj błogosławieństwo, ale przed błogosławieństwem użyjemy rozkazu małej hafry i naszego lidera. I naszego lidera. Jest Regis, a Regis zabije tą hafrę. Szkoda. Szkoda, szkoda. Teraz wam powiem szczerze, to nie wygląda jakoś za fajnie. Czego potrzebujesz? Ale nasza tutaj morska wysłanniczka zrobi punkty. Spoko.
No i dzik morski jeszcze za 7 punktów. Nie jakoś wybitnie. Mocno. O Boże, Irden. Oh my god. Irden. Za 8 punktów dzik morski. Czy to wystarczy? Proszę Państwa, czy to wystarczy? Co przeciwnik ma na ostatniej karcie? Czy to wystarczy? Chyba nie. Jeden punkt! Tak jest, proszę Państwa. I mamy upragnioną 11 rangę w końcu. Tak jest. Piękna sprawa. Piękna sprawa. No, szczęście sprzyja lepszym. Jeden punkcik. Jest dobrze. Jest dobrze, drodzy widzowie. 11 ranga. Jak to pięknie wygląda. No, tak wysokiej rangi na tej... w tej serii jeszcze nie mieliśmy, więc bardzo fajnie. No, deczek całkiem przyjemny. Riorgan masakryczne punkty robi z wysłaniczką, z wysłannikiem morskim. Gdyby było ich dwóch, tutaj kompletnie przeciwnika byśmy sobie rozjechali. No to Irden by tutaj nic wtedy nie pomogło, nic by tutaj nie podziałało. A tak, jednym punkcikiem, ale na pewno jest nasza wygrana oczywiście. Także no cóż, no w tym odcinku to było na tyle. Także oczywiście dzięki za oglądanie, dzięki, że byliście. Nie zapomnijcie o lajkach, o subskrypcjach oraz specjalnych linków w opisie. Także na razie, następnego.